Witam Was moi drodzy! Ostatnio w moim filmiku robiliśmy różne obliczenia dotyczące konfiguracji elektronowej. Ale dzisiaj postanowiłam to wszystko Wam pokazać na podstawie tabelki. Taka tabelka znajduje się w książce, jeżeli ktoś korzysta z Nowej Ery, na stronie 101, a jeżeli nie, to sobie razem stworzymy taką tabelkę i zobaczycie, jak na podstawie układu okresowego pierwiastków wszystko można tam znaleźć. Nie trzeba się niczego uczyć na pamięć, tylko wystarczy mieć układ i wszystko tam znaleźć. Dobra? No To odkładam i słuchajcie, wezmę sobie inną kartkę. I taką tabelkę spróbujemy zrobić. Może tak, żeby było wszystko widać. To zobaczę, czy w jednej linii się uda, czy może pod spodem. W takiej tabelce, słuchajcie, na tej stronie jest to pierwszej. Na pewno jest nazwa na początku. Oczywiście nazwa pierwiastka, tak? Jeżeli ktoś chce sobie taką tabelkę ze mną robić, to niech sobie napisze. Nazwa pierwiastka. No, oczywiście, potem w układzie okresowym znajdziemy też symbol tego pierwiastka. Czyli mamy nazwę, mamy symbol. W układzie okresowym, jak znajdujemy pierwiastek, to potem określamy numer grupy, tak, w której grupie się znajduje ten pierwiastek, no i numer okresu. Tak, jak w skrócie będę pisać: to jest numer G, czyli grupy, a to numer okresu. Potem słuchajcie, w lewym dolnym rogu zawsze znajdujemy liczbę atomową, liczbę atomową, jej symbol to jest zawsze z, prawda? Jak ktoś by zapomniał, to ja przypomnę, jeżeli jest jakiś pierwiastek, to ta liczba atomowa znajduje się tak mniej więcej tu, tu w tym roku, tak? Tutaj jest jakiś symbol i ona jest tak mniej więcej tu w tym okienku. Tam jest zawsze liczba atomowa. No i słuchajcie, co ta liczba atomowa nam zawsze mówi, jeszcze nam się to tu zmieści. Ona nam też zawsze mówi, ile jest protonów. Protony, już taki symbol napisałam, P z ładunkiem dodatnim, czyli plusik. A jeżeli wiemy, ile jest protonów, to od razu przypominam, tyle samo musi być elektronów. To wszystko będziemy sobie razem szukać. Układzie okresowym pierwiastku. Ale to nie wszystko, co jest jeszcze w tej tabelce. Ja to może już pod spodem napiszę, co tam jeszcze jest ciekawego. Tam jeszcze jest później, słuchajcie, coś takiego jak właśnie temat naszej dzisiejszej lekcji, czyli konfiguracja elektronowa. Coś takiego mamy. Tak, o konfiguracja elektronowa. Widać to wszystko? No dobra, może być. Widać. A później, słuchajcie, jest jeszcze ilość powłok, ilość powłok tych elektronowych, oczywiście, ilość tych powłok elektronowych, tak? I na końcu ilość elektronów, i one się tak fajnie nazywają, walencyjnych. Nie? To ta fajna nazwa taka, Walencyjnych. Walencyjnych od razu przypominam, czyli tych najbardziej oddalonych od jądra atomu. To są te Walencyjne. Najbardziej oddalone od jądra atomu. Dobrze. I obiecałam, że zrobimy sobie jakiś taki przykład. Słuchajcie, gdyby to była kartkówka w moich klasach, nie? Tak jak Wam mówiłam, to ja mam teraz w tej tabelce. Oczywiście można sobie jakieś tam kreski zrobić w tej tabelce, jak to woli. Podam wam tylko jakąś jedną daną, i na podstawie tej jednej danej będziecie wszystko sami razem uzupełniać w tej tabelce. Dobra, no to niech będzie. Słuchajcie, ja Wam dzisiaj podam tylko symbol pierwiastka OBA. I podam Wam właśnie symbol pierwiastka, i teraz cała praca należy do Was, co trzeba zrobić. Czyli słuchajcie, bierzemy układ okresowy pierwiastków. I musimy go cały przelecieć, bo jak ktoś nie bardzo, no domyślam się, że wy jeszcze nie bardzo wiecie, gdzie co leży, tak? To musicie wszystkie symbole przelecieć, przez cały układ przelecieć i sprawdzić, gdzie jest taki symbol pierwiastka. No oczywiście, no jak go ktoś znajdzie, to popatrzcie, on jest tutaj, tak? On jest tutaj. Ja przybliżę, to jest BA. I teraz słuchajcie, znaleźliśmy, no to odczytujemy od razu, ja tu przybliżę, jak on się nazywa. Bar. A my? No to co możecie zrobić? Wpisujemy do tabelki co? Nazwę bar. Znaleźliśmy. Jedno już mamy. Teraz, właśnie dalej patrzymy, mamy mieć numer grupy. To jak znaleźliśmy ten bar, to przypominam, że grupa to jest te pionowe, ta kolumna. Tak. I żeby znaleźć numer grupy, to musimy iść na samą górę i tu zawsze u góry te cyferki, to one nam mówią jaki to jest numer grupy. No to co tam widać? Dwójeczkę. Dobra. To wpisujemy numer grupy dwójeczka. Tak? Mamy. Teraz patrzymy dalej numer okresu. Okres to znowu jest w układzie okresowym, jak sama nazwa mówi. To są, słuchajcie, te poziome rządki. To jest okres i tam, gdzie znajdujemy, gdzie jest ten okres, to tutaj, zawsze po lewej stronie. No i popatrzmy, ten bar był tutaj, no to musimy tu przelecieć i popatrzeć, co to za cyferka ta jest bli bliżej, szósty. Widzimy, że ten bar tu widzimy jest w szóstym okresie. To co wpisujemy do tej tabelki? No wpisujemy co? Szósteczkę, czyli okres szósty. Dobra, tyle już mamy. To patrzmy, co dalej w tej tabelce jest. Mamy teraz odszukać liczbę atomową, czyli określamy ją literką z, i to jest ta, właśnie co wam tutaj namalowałam w tym dolnym rogu. Zobaczmy, czy mamy to tutaj. Mamy w tym barze, o tu on jest, tak, tu go widać. I słuchajcie, no nie te czerwone, to ma być w tym dolnym rogu, więc jak ja przybliżę, to widzicie, co tam jest za liczba. 56. Widzicie ją dobrze? Jeszcze przybliżę, o, żeby była ostrość. ok 56. Znaleźliśmy ją. Słuchajcie, i na tym etapie, jak mamy te 56, to chwilowo możemy układ sobie odłożyć. Bo dalej, co w tabelce jest? Jeżeli znajdziemy liczbę atomową 56, to od razu wiemy, że w tym atomie pierwiastka znajduje się 56 protonów w jądrze to od razu wpisujemy te 56. I jeżeli jest 56 protonów w jądrze, to żeby cały atom pierwiastka był obojętny, to od razu też wiemy, że na powłokach krąży 56 elektronów. Te liczby są sobie równe, ta i ta. Ktoś powie, a dlaczego proszę Panią, tutaj też podali 56? A no właśnie, bo liczba atomowa określa nam, ile jest protonów i zarazem określa nam, ile jest elektronów w atomie pierwiastka. Dobrze? Czyli to z automatu, słuchajcie, jak znajdziecie to, w tym dolnym tu rogu, to od razu wpisujecie, że tu jest tyle samo i tu. Bo tyle samo jest elektronów, ile protonów. Dobrze? Czyli to automatycznie uzupełniać. No i tak jak ja to mówię, słuchajcie, tak u mnie mniej więcej, tą wiedzę, którą znajdziecie, nie pomylicie się, wszystko fajnie, a można już tak powiedzieć, że na czwóreczko już umimy. Nie? Podstawowe rzeczy, wszystko znajdujemy w układzie. No teraz właśnie przechodzimy do tej takiej trudniejszej rzeczy, ale może nie aż tak bardzo, bo niektórzy mówią, że szybko załapali. Jak zrobić i wypisać tą konfigurację elektronową? Żeby to zrobić, to ja przypomnę, słuchajcie, o co tu chodzi. Jeżeli to było tutaj jądro, tu namaluję, to elektrony, Krążą wokół jądra po tych powłokach, prawda? No i czym będzie więcej tych elektronów? To po prostu pierwiastek tworzy więcej tych powłok. I trzeba zapamiętać, jak się te powłoki nazywają. Zaczynamy od literki K, potem jest L, po L jest M, potem jest N, O, P, i gdyby była jeszcze potrzebna, to na pewno potem litera już z alfabetu angielskiego Q. No, ale zobaczymy, czy, czy była potrzebna. Kto oglądał mój poprzedni filmik izo, o izotopach, no to wie, że to nie bardzo, nie? Bo 118 pierwiastek, no już nie będzie potrzebował tak dużo tych powłok. Ale na tych powłokach mieści się określona liczba elektronów. I to ja już w poprzednich filmikach, słuchajcie, pokazywałam jak to liczyć. Albo zapamiętać, albo stosować taki fajny wzór. Ten wzór to jest tak zwane dwie dwójeczki. Dwa. Tutaj zwyczajowo się daje literkę N, ale może być obojętnie jaka literka. Do potęgi drugiej. Pamiętamy z matematyki, że tutaj występuje razy. Czyli bierzemy jakąś liczbę, potęgujemy ją, tak. A potem mnożymy razy dwa, bo najpierw robimy potęgowanie. Ktoś powie, no, ale to jakie to ja mam liczby wziąć? Skąd to mam wiedzieć? A no słuchajcie, poszczególnie, yy, przepraszam, poszczególnie. Zaczynamy od pierwszej, dobrze? Czyli jeżeli mamy pierwszą powłokę, to wstawiamy w to miejsce jedyneczkę. Jeżeli by to była druga powłoka, to będziemy wstawiać w to miejsce dwójeczkę. Byłoby dwa. I gdyby było na przykład 2, to by było 2 do potęgi drugiej, jest 4, a 4 razy 2 8. No to by nam wyszło, że na tej powłoce może się mieścić tylko 8 elektronów. A jeśli to było 1, tak jak przed chwilą pisałam, to jak to było 1 do potęgi drugiej, jest 1. 1 do obojętnej jakiej potęgi jest zawsze 1. A 1 razy 2 jest 2. Czyli na tej pierwszej mie mieszczą się tylko dwa elektrony. Dobra, no gdybyśmy chcieli trzecią powłokę policzyć, no to wstawimy w to miejsce trójeczkę, nie? Czyli byłoby 2 razy 3 do potęgi drugiej. 3 do potęgi drugiej to jest 3 razy 3, żeby ktoś nie, nie liczył 3 razy 2, nie? To jest 3 razy 3, jest 9, a 9 razy 2 jest 18. No to mamy, że na tej mieści się 18 elektronów. Teraz dalej, jakby była czwóreczka, tak, zamaluję tu, zrobię czwóreczkę. To 4 do potęgi drugiej to jest 16. 16 razy 2 to byłoby 32. Tak? Czyli na N mieści, mieści się tylko 32 elektrony się tam mieszczą. Teraz gdybyśmy chcieli na O, no to piąteczkę. Uda mi się jeszcze coś zrobić, o, ale wyszedł galimatias. Yes. Dobra. Powiedzmy, że to jest piąteczka, ok? Dobrze. To 5 do potęgi drugiej jest 25, a 25 razy 2 jest 50. Tak? No, jeszcze by nam powiedzmy została ta P, o to teraz z tej piąteczki zrobimy szósteczkę. O rady, ale szósteczka, może tu na przykład pod spodem, gdzie lepiej widzieć, nie? No to 2 razy 6 do potęgi drugiej. 6 do potęgi drugiej jest 6 sześć razy 6, sześć, 36 i 36 razy 2, 72. Dobra. I gdyby ktoś jeszcze przypadkiem siódemeczkę chciał policzyć, to ja z moimi uczniami już to liczyłam 98. Kto nie wierzy, niech sobie zrobi 7 do potęgi, drugiej 49 razy 2, to wychodzi tyle. Tak? Słuchajcie, i teraz o co chodzi? Jeżeli mieliśmy ten nasz bar i jego liczba elektronów wynosiła 56. To ja to tak mówię, że to jest tak, jakbyśmy mieli 56 czegokolwiek do umieszczenia, powiedzmy, w jakichś hotelach. Czy to ludzi, tak? Możemy sobie to tak z życia wzięte zrobić, nie? Wiecie, że ja tak lubię robić. Czyli no, a niech będzie elektronów nikt nie widział, a ludzi jakoś się da łatwiej zauważyć. No to powiedzmy, słuchajcie, mamy 56 ludzi do rozmieszczenia, mamy hotele, a w tych hotelach mieszczą się tylko w tym hotelu K. Tylko dwoje ludzi, tu tylko 8, 18, 32 i tak dalej. No, i teraz mielibyście się zająć rozmieszczeniem tych ludzi w tych hotelach. No to moi drodzy, bierzecie sobie hotel 2 i wysyłacie tam dwóch ludzi, tak? Czyli mamy K2. Dobra, dwóch wysłaliśmy, to z 56 ile nam zostało, jeszcze 54, nie? No to bierzemy następny hotel L. W tym hotelu L8 się mieści. No to razem już wysłaliśmy do hotelów 10 osób, tak? No ale jeszcze 46 nam zostaje dalej do wysłania. No to bierzemy następny hotel M. A na nim się mieści 18 osób. To ile razem? Dwóch już wysłaliśmy, 80. 10. 10 plus 18 jest 28 osób, tak? Na no, jeszcze 56 to widzimy, że jeszcze, prawda? Jeszcze nam tutaj pasuje. Jakby ktoś tak zapomniał, to sobie do tego miejsca na przy 28 osób mieszka w hotelu M. No to musimy wziąć następny hotel N. A w hotelu N mieści się 30. Aż dwie osoby. No to słuchajcie, 18 plus 32 to jest już razem 60. A my nie mamy tyle osób. Tak? To musimy sobie powiedzieć, no ile nam zostało, jak mamy te 28, to ile nam zostało z tych 56. Jeżeli ktoś tego nie wie, to może sobie to fajnie obliczyć, tak bo niektórzy nie umieją liczyć w głowie. 16 od 8 jest 8, 4 od 2 jest 2. Okazuje się, że jeszcze nam zostaje tylko 28 do ulokowania osób w tym hotelu, a nie całe 32. No to słuchajcie, piszemy tyle, ile nam zostało. Czyli tu piszemy 28 i sprawdzamy zawsze, czy to pasuje. 2 plus 8 jest 10, 10 plus 18 jest 28, i teraz, jak ktoś nie umie w głowie liczyć, to na kalkulatorze, na kartce, obojętnie gdzie, sprawdzać, czy to wyjdzie 56. 8 plus 8 jest 16, jeden dalej, widzimy, wyszło nam 56. Czyli mamy wszystkich ludzi już porozmieszczanych w tych hotelach. I teraz tych ludzi z powrotem zamieniamy na nasze elektrony, tak? No i teraz już fajnie, chemicznie powiemy, że 56 elektronów rozlokowaliśmy w tych powłokach elektronowych, tak? Ludzi w hotelach, a elektrony w powłokach elektronowych. I jak tą teraz powłokę sobie tutaj fajnie zapiszemy? No tak, żeśmy to tu zrobili. Czyli napiszemy K2L8. I M18, a na ostatniej powłoce N mieści się tylko 28 elektronów. Jak to wszystko do siebie dodamy, to musi być 56. Słuchajcie, ja z moimi uczniami to sobie tak właśnie robiliśmy, że albo pamiętaliśmy ten wzór, a jeżeli to tak na świeżo liczymy, to nawet żeśmy się na pamięć uczyli, jak ktoś ma dobrą pamięć, to pamięta, że jest K2, a potem mamy 8, 18, 32, 50, 72. Jak kto woli. Albo korzystać z tego wzoru, albo się po prostu na pamięć nauczyć tych cyferek, okay? tych, tych liczb. Dobrze, bo cyferki tylko dwie są. Jak tam wolicie? Ale będziecie już wiedzieć mniej więcej, jak jest te rozlokowanie tak? tych elektronów, jak to wygląda. Jeszcze raz z Wami to zrobiłam. I teraz w tej tabelce, słuchajcie, jest następna jeszcze taka rzecz do powstawiania: ilość powok. No to, to jak zrobimy to najtrudniejsze, to to już jest bajecznie proste. No bo liczcie tylko. Jest jedna, K, druga, trzecia i czwarta. No to ile jest powok? No a no, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra? I teraz na samym końcu mamy mieć ilość elektronów walencyjnych. No, walencyjnych, czyli tych najbardziej oddalonych od jądra. No to nawet tu z tego rysuneczku widać, że która powłoka jest najbardziej oddalona, u nas tylko, żeśmy mieli n, no to ta n chyba dalej leży od tego jądra niż k, prawda? To patrzymy tylko, ile jest tam tych elektronów. No a no, 28, no to wpisujemy 28. I na tym właśnie polega cała zabawa, tak? Nie jest to może aż takie trudne, jak Wam się wydaje na początku. No, ale trzeba po prostu sobie taki przykładzik malutku sobie samemu zrobić. I wtedy będziemy to mogli robić obojętnie dla jakiego innego pierwiastka. Jakbyście chcieli na przykład jakiś inny pierwiastek zrobić, no to weźmy sobie tam. Ach, nie, bo najpierw zagadka, nie? Coś Wam muszę dać. Dobra, to teraz Wam na przykład dam. A co by Wam tam dzisiaj. Antymon, niech będzie. Teraz Wam w tabelce wpiszę Antymon. I cała zabawa polega na tym, że bierzecie znowu układ okresowy pierwiastków, latacie wszędzie, jak nie wiecie, gdzie to jest. No ja wiem, gdzie to jest, więc mogę sobie ułatwić. Ale tutaj, słuchajcie, znajdziemy, że jest tutaj taki sobie, o, jest antymon. To od razu co widzimy? Że on ma symbol SB i jego liczba atomowa jest ile? Przybliżę, 51. To to sobie od razu możemy powpisywać. Liczba atomowa, gdzie ona była. Tym razem jest 51 i symbol jaki? SB. Teraz jeszcze musimy zobaczyć, w której to on grupie leżał, prawda? On był, tutaj jest SB, tak? No to lećmy do góry. Grupa, piętnasta grupa, dobrze. A w którym on to okresie był, to musimy polecieć w tą stronę. To jest ten drugi taki od góry, czyli tutaj mamy okres piąty, tak? No bo u mnie to tak muszę troszeczkę przesuwać. Wy, jak macie układ, to to widzicie. Czyli okres piąty, no to gdzie żeśmy mieli naszą tabelkę? Numer okresu, tym razem ten leży w piątym okresie, a grupa była jaka? Piętnasta. No i słuchajcie, co bajecznie proste. Jeżeli jest liczba atomowa 51, to pamiętamy, ta liczba nam mówi, ile jest protoników. No a no, 51. A jeżeli jest 51 protonów, to od razu jest z czego 51 elektronów. I to znajdziemy wszystko z układu, tak? I teraz jedynie ta trudniejsza, powiedzmy ta druga część, znowu te nasze konfiguracje. Te konfiguracje, słuchajcie, to to jak już to pamiętamy, że to było zawsze tak się pisze: K2, L8, M18 i Patrzymy, że tym razem jest troszeczkę mniej elektronów, jest 51, to znowu się zastanawiamy, jak to będzie wyglądać. No na pewno muszą 2 iść na K2. Tak? No bo nie ma innego wyjścia. Dwa już mamy. Teraz następne muszą iść L, musi iść na 8. Mamy razem 10, tak? To jeszcze 41. Następne jest M18. No to ile to było razem? 10 i 18 do tego miejsca jest zawsze 28. Tak, no to widzimy, że następna powłoka N też dalej jeszcze będzie zajęta, ale ile brakuje? No tutaj żeśmy liczyli te 56 odjąć 28, to teraz sobie zrobimy, że od 51 odejmujemy te 28, żeby wiedzieć ile brakuje. 11, 8 jest 3, to tym razem widzimy, że brakuje na 23 elektrony, a na powłoce N... Mieszczą się aż 32, czyli wystarczająco dużo miejsc, żeby te nasze 23 elektrony pomieścić. Czyli na tej wysyłamy tylko 23. Jak ktoś powie proszę Panią, no ale dlaczego 23? No bo razem ich wszystkich musi być 51, bo nie ma więcej. Ten pierwiastek więcej nie ma elektronów, prawda? To sprawdźmy jeszcze raz, czy jest 2 plus 80. Plus 18, 28 i czy 28 plus 23 jest 51? Jak ktoś znowu nie wie, to niech sobie to w głowie, czy na karteczce, na kalkulatorze, gdzie chce, napisze. Mamy 11, jeden dalej, mamy 51. Jest 51, jest tyle samo, co powinno być. Jest. No i teraz znowu dalej, ile tych powłok żeśmy tutaj mieli. No, chyba znowu mamy 4, raz, 2, 3, 4. Tak się złożyło, że ten też ma tylko 4. Ale ile on ma tych elektronów walencyjnych, tych najdalej oddalonych od jądra? Przesunę to troszkę. No, ile ma tym razem 23? Tak? No i to jest, słuchajcie, wszystko, żeby liczyć. Obojętnie, jaki pierwiastek weźmiemy, to tak to będziemy liczyć. Dobrze? Czyli ci, którzy tego słuchajcie, no nie bardzo rozumieli z lekcji, to nagrałam Wam właśnie taki jeszcze filmik, żeby to jeszcze raz omówić. No, oczywiście, no nie wiadomo, yy, czy ktoś inny mnie nie będzie oglądał, ktoś, kto nie ma ze mną lekcji, no to tym bardziej będzie miał to wszystko jeszcze raz wyjaśnione. Mam nadzieję, że troszeczkę się Wam rozjaśniło w głowach, tak? Że to wszystko Wam weszło do głowy, no i będziecie umieć to robić dobrze. To dziękuję, to na dzisiaj tyle. Do zobaczenia.